Szef irlandzkiego MSZ ostrzega: Żądania Wielkiej Brytanii i załamaniem jej stosunków z Unią Europejską. Szef irlandzkiego MSZ Żądania Wielkiej Brytanii i załamaniem jej stosunków z Unią Europejską. Żądania brytyjskiego rządu dotyczące zmiany w protokole północnoirlandzkim mogą spowodować załamanie stosunków Wielkiej Brytanii z Unią Europejską ostrzegł w niedzielę minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Coveney. Odniósł się w ten sposób do podnoszonej przez brytyjski rząd kwestii zniesienia nadzoru Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C, nazywanego też Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości EC, nad protokołem. Oświadczył, że jest to tworzenie nowej, czerwonej linii, której Unia Europejska nie może przekroczyć. Unia Europejska przedstawi w środę propozycję reformy protokołu północnoirlandzkiego, który jest częścią umowy o warunkach Brexitu. Propozycje Unia Europejska mają koncentrować się na złagodzeniu praktycznych problemów z przepływem towarów z Wielkiej Brytanii, to jest Anglii, Szkocji i Walii do Irlandii Północnej, a nie na zmianie ustaleń dotyczących nadzoru nad nim. We wtorek jednak David Frost Minister odpowiedzialny za implementację umowy o Brexicie i relacje z Unią Europejską wygłosi przemówienie, w którym, jak się oczekuje, powie dyplomatom, że wyłączenie z rozstrzygania sporów jest konieczne do utrzymania protokołu. Brytyjski rząd opublikował w sobotę wieczorem fragment przemówienia, które ma wygłosić Frost. Rolec w Irlandii Północnej i wynikająca z tego niezdolność rządu brytyjskiego do rozsądnego wdrożenia bardzo wrażliwych ustaleń w protokole stworzyły głęboką nierównowagę w sposobie funkcjonowania protokołu. Bez nowych ustaleń w tym obszarze protokół nigdy nie będzie miał wsparcia, którego potrzebuje, aby przetrwać, ma powiedzieć. Zgodnie z protokołem Irlandia Północna pozostała na jednolitym rynku Unia Europejska w zakresie obrotu towarami, a według unijnego prawa interpretowaniem jego zasad zajmuje się EC. W 2019 rok Wielka Brytania zgodziła się na utrzymanie roliec, ale w lipcu tego roku brytyjski rząd oświadczył, że zrobił to tylko ze względu na bardzo szczególne okoliczności negocjacji i protokołu. Teraz chce nowego porozumienia dotyczącego zarządzania, w którym spory byłyby ostatecznie rozstrzygane przez niezależnego arbitra. Coveney zasugerował na Twitterze, że stanowisko Wielkiej Brytanii nie pomoże w rozwiązaniu praktycznych problemów. Unia Europejska pracuje poważnie, aby rozwiązać praktyczne problemy z wdrażaniem protokołu, więc rząd brytyjski tworzy nową plus czerwoną linię plus barierę dla postępu, choć wie, że Unia Europejska nie może jej przekroczyć. Czy jesteśmy zaskoczeni? Czy brytyjski rząd rzeczywiście chce uzgodnionej drogi naprzód, czy dalszego załamania stosunków? napisał. Frost odpisał później Kowenoiowi w mediach społecznościowych, że wolałby nie prowadzić negocjacji na Twitterze, ale zaznaczył, że kwestia zarządzania jest nie jest nowa. Przedstawiliśmy nasze obawy trzy miesiące temu w dokumencie z 21 lipca. Problem polega na tym, że wydaje się, że zbyt mało osób słuchało, napisał Unia Europejska stoi na stanowisku. Że utrzymanie Irlandii Północnej na jednolitym rynku towarów nie jest możliwe bez nadzoru EPS. Powtórzył to w tym tygodniu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szewczowicz, mówiąc: „Trudno mi dostrzec, w jaki sposób Irlandia Północna pozostałaby lub utrzymałaby dostęp do jednolitego rynku bez nadzoru Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.